Kamil Klimek, można śmiało powiedzieć, główny dyrygent biegania w Suwałkach, święta biegania w Suwałkach. Kiedy rozpoczynamy, co się będzie działo, gdzie mieszkańcy Suwałk, Suwalszczyzny i przybysze na Suwalszczyźnie mają się zjawić? No, nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście Suwałki jutro, czyli 17 czerwca, będą stolicą województwa podlaskiego, biegową stolicą województwa podlaskiego. Plac Marii Konopnickiej, czyli w zasadzie główny plac w mieście. No, w tym dniu niestety, mówię tutaj pod kątem kierowców, nie będzie przejezdny. Opanują go w Suwałkach biegacze. Zaczynamy już od godziny 16. Biegami od Krasnoludka do Gimludka. Jak sama nazwa wskazuje, będą rywalizować, no może za dużo powiedziane, ale na pewno będą dobrze się bawić w bieganie, tak. Dzieci, przedszkolaki oraz dzieci, młodzież szkolna. Chwilę później o godzinie 17 odbędzie się ważna dla środowiska sportowego w Suwałkach uroczystość wręczenia nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe. Te nagrody wręczy prezydent miasta Suwałk. O godzinie 18 odbędzie się koncert Piotra Karpieni, natomiast o godzinie 20 rywalizacja dorosłych i tutaj pierwszym biegiem będą suwalskie debiuty. Dobrze by było, żebyś powiedział, gdzie to się wszystko będzie działo. Tak jak powiedziałem, start i meta wszystkich naszych biegów to plac Marii Konopnickiej. Oczywiście, jeżeli chodzi o biegi dla dorosłych, tutaj będziemy musieli troszeczkę ingerować w ruch uliczny. Także ulica Noniewicza, ulica Kościuszki, ulica Gabriela Narutowicza, jak również ulica Wigierska od godziny 19. No tutaj proszę niestety spodziewać się utrudnień w ruchu, bo te odcinki będą wyłączone. Koncert też będzie w centrum? Tak, koncert oczywiście na placu Marii Konopnickiej, tak jak już wspomniałem, bezpośrednio po uroczystości wręczenia nagród i stypendiów prezydenta miasta Suwałk, punktualnie o godzinie 18. A więc jeszcze czekamy na piękne zaproszenie suwalczan. Drodzy Suwalczanie, goście, którzy tego dnia przyjadą na piękną Suwalszczyznę do pogodnych Suwałk, zapraszamy na plac Marii Konopnickiej od godziny 16. Sportowe emocje, nie ma sensu tego weekendu spędzać przed telewizorem, warto wziąć udział w miejskim święcie biegania. Święcie typowo sportowym, gdzie wszyscy znajdą coś dla siebie. Serdecznie zapraszam.